Cześć, melduje się Kobikowski. W tym wideo zrecenzuję dla Was ciekawą nowość Kobi. Chciałbym to zrobić krótko i zwięźle, ale jest tu kilka kwestii do omówienia, a na dodatek nie będzie to recenzja, że tak powiem, do jednej bramki. Mam swoje żale i uwagi do Kobi odnośnie tego zestawu, które znajdą wyraz w tym materiale. Jeśli chcesz się dowiedzieć, dlaczego mimo wszystko jest to bardzo mocna pozycja w ofercie Kobi, zapraszam do obejrzenia. Kilka słów o pudełku. Co mogę powiedzieć? Jest to na pewno ekstra klasa opakowań. Miejsce w tabeli tuż poniżej Lego. Słuchajcie, ilustracja na froncie tutaj idealnie wprowadza nas od razu w taką w klimaty wojenne. Widzimy tutaj pożogę taką artyleryjską. Dowiadujemy się z pudełka wszystkiego naprawdę, czego musimy. I właściwie nie byłoby tu co omawiać, gdyby nie to! Co to jest? Co to jest? Tak. Kobi zmieniło logo. Co było źle w tamtym logo? Nie wiem, mi się bardzo podobało. O estetyce nie będziemy tutaj, słuchajcie, rozmawiać, bo takie kwestie to jest rzecz gustu. Ja powiem jedynie, że według mnie jest ono niebezpiecznie podobne do logo firmy Lego i to może, słuchajcie, niektórym osobom takie skojarzenia rodzić, że wiecie, że jest to podróbka po prostu Lego. Nie wiem, dobra, nie słuchajcie, nie pytajcie mnie, tamto logo było dobre, wiadomo, lepsze wrogiem dobrego i tak dalej, i tak dalej. Z tyłu nie mogło zabraknąć oczywiście historycznej fotografii, garści informacji oraz zbliżeń na funkcje i szczegóły. O instrukcji powiem tylko tyle, że jest bezbłędna i w 44 krokach pokazuje nam w sposób absolutnie jasny, jak zbudować tą maszynę wojenną. Na końcu widzimy wyrenderowany obraz skończonego zestawu oraz zajawki innych zestawów Kobi. Do zestawu dołączone są dwie figurki. To pierwsza z nich. Tego pana już znamy z zestawu z armatą PAK-36. No i słuchajcie, ten gość jest bezbłędny. Według mnie jest to ścisła elita minifigurek, nie tylko Kobi. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat akurat tej figurki, zapraszam do obejrzenia recenzji armaty PAK-36. Przechodzimy do drugiej figurki i myślę, że na ten moment kilku z Was czekało, ponieważ pierwszy raz żołnierz Wehrmachtu został wyposażony tutaj w nowy rodzaj główki. Wielu z Was na pewno na początku jeszcze, podobnie jak i ja, nie wiedziało dokładnie, jak ta główka wygląda z opakowań, ponieważ wyraźnie widać na opakowaniach, że to jest jakoś tak dorysowane na tym opakowaniu. Teraz widzimy, jak to wygląda w pełnej krasie. Słuchajcie, według mnie ta główka została stworzona, żeby zaspokoić wszystkich tych, którzy uważali, że żołnierze niemieccy są przedstawiony w zbyt taki delikatny, anielski sposób, wcześniej z tymi uśmiechami, więc stworzono tak główkę, po prostu taką wściekłą, taką jakby w takim szale bojowym. Oczywiście kreskówkowo tak, nie? I co? No i według mnie wyszło to po prostu kapitalnie. Oczywiście z przymrużeniem oka. Ja jako AFOL czekam osobiście na taką, wiecie, tą buźkę taką stonowaną, taką, wiecie, usta stonowane i raczej takie spojrzenie skupione i tyle. Natomiast fajne to jest, fajne urozmaicenie i taką główkę też na pewno potrzebujemy. Reszta to raczej standard, bardzo fajny MP40, tutaj plecaki, sakwy, ładownice, czy też pasoszelki, jak ktoś mnie kiedyś poprawił, bardzo słusznie. Ja tą figurkę oceniam pozytywnie. Wydaje mi się, że główka ta zyska swoich zwolenników. Oczywiście będą też przeciwnicy. Natomiast boję się też z kolei głosów w drugą stronę, że teraz ktoś powie, że żołnierze niemieccy zostali przedstawieni tutaj zbyt diabolicznie. Czekamy na rozwój wypadków. Jeszcze rzut okiem na wszystkie akcesoria dla figurek. Mamy tutaj nowy pistolet, poprawiony, piękny MP40. Ten pas taki do akcesoriów. Te pasoszelki takie brązowe z plecaczkiem, coś takiego.
bagnet, czy też mały mieczyk jednoręczny, no oraz ta lornetka, która według mnie czeka na odświeżenie, bo co prawda można ją tak od dołu delikatnie wsunąć, tak żeby nie rozszerzyła palców, natomiast jest to według mnie akcesorium nie do końca zgodne oraz przede wszystkim jest ono niefunkcjonalne, ponieważ nie można ze względu na to takie lite zabudowanie pomiędzy okularami, nie można ustawić po prostu tej lornetki przy oczach. A tak naprawdę to jest jedyna rzecz, jaką wymagam od lornetki, tak? Żeby móc ją przyłożyć do oczu o minifigurek. Kobi, prosimy o modyfikację lornetki. Do zestawu dostajemy też trzy pociski artyleryjskie, takie miedziane, troszeczkę takie metalizowane, skrzynie oraz garść takich luzem elementów z tych, co to lubią się jak w jakiś sposób uszkodzić lub też pęknąć. Tak, zestaw prezentuje się w pełnej krasie. Oczywiście figurkom już dziękujemy, ponieważ został już omówiony. I teraz tak, mamy tutaj dwie takie zasadnicze części tego zestawu. Główną oraz taki dodatek. Tym dodatkiem zajmiemy się zaraz. Jest on niezwykle ciekawy, ale omówmy najpierw, słuchajcie, samą armatę. Więc tak, sam flak zasadniczo jest identyczny jak flak opisany w recenzji tego wcześniejszego zestawu. Niestety jest on obarczony wszystkimi problemami, jakie występowały w tamtym modelu. Czyli nie poprawiono nadal tych pokręteł. I o to mam chyba, słuchajcie, największy żal tutaj do Kobi, że naprawdę no czasu było sporo i jest to problem, bo element ten ewidentnie nie pasuje do systemu. Jest to za szerokie. Można w sposób... No słuchajcie, ja na przykład nie lubię psuć czy też uszkadzać swojego zestawu tuż po odfoliowaniu go, tak? A niestety dzieją się takie rzeczy w momencie, kiedy chcemy wcisnąć te zaczepy, one się albo nadwyrężą, albo pękną. Nie ma innej siły. Dlatego ja oczywiście pokazuję, w jaki sposób można to obejść, przerobić, stosując taką cieniutką folię przezroczystą, samoprzylepną, choćby w recenzji flaka. No i tyle, słuchajcie. Aha, i tak samo nie poprawiono jeszcze tego, że te dwie rury powinny sterczeć na sztywno, poziomo. Nie powinny się ruszać razem z działem, tak? Działo niestety nadal nie chce się, pewnie ze względu na ten duży ciężar, tak? Nie chce się trzymać. Nie ma tu żadnej przeciwwagi, więc nie postawimy go sobie w pionie, tak na przykład jak na pudełku. Ciekawym dodatkiem na pewno jest to, że tutaj dostajemy klimatyczny taki klocek z nadrukiem, gdzie... I to jest fakt. Załogi często, czy też na samolotach, na czołgach, tu w przypadku na tarczy tego działa, oznaczało sobie swoje zdobycze wojenne, tak, że strącili już, naliczyłem 11 samolotów i 20 czołgów, no to myślę, że to jest rewelacyjny wynik. Może nie jak na grę komputerową, ale w warunkach wojennych to już jest poziom mistrzowski na pewno dla tej załogi. Nie ma już tutaj tej klocka z nadrukiem B. Natomiast słuchajcie, ogólnie ta konstrukcja jest na pewno fajna i wygląda bajerancko na półce, tak? Te osłony można sobie tutaj rozłożyć. Zresztą zaraz wam pokażę, w jaki sposób tu można... Aha, no niestety tak. I łatwo nie da się zdemontować tych kół. Ale pewnie w rzeczywistości też się nie dało ich łatwo zdemontować. To musimy odłączyć. To odczepiamy. I słuchajcie, w prawdziwych tych wózkach się robiło tak samo, że one właśnie zostawały później takie luzem. Te musimy obrócić i przyczepić z powrotem. Tu podobnie. Słuchajcie, przepraszam za moje ręce, ale dzisiaj przewalałem chyba z tonę gruzu. No i w tym momencie to będzie takie odwrócone, ale dobra, już nie będę tego zmieniać. No i w tym momencie, słuchajcie, zamieniamy to
Zamieniamy to w standardowego flaka, jaki się rozstawia już na pozycji bojowej. Można, z tego co się doczytałem, można było strzelać też z tych wózków, ale wtedy były jakieś ograniczenia, większe ograniczenia chyba co do kierunku strzału i tak dalej. Co bardzo ważne, dostajemy tu masę użytecznych części, a więc jest też pole do modyfikacji i do własnych przeróbek. Niestety nie udało mi się jeszcze dla Was przerobić tego flaka, że tak powiem, w taki sposób, w jaki ja go widział. Mniej więcej na poziomie, mówię o poziomie takim zestawowym, no nie tam super mok, wiecie, 300 części, tylko też właśnie coś około 200 części, nie? No więc kurczę, słuchajcie, czasu było sporo i wraz z tą modyfikacją, czy też rozszerzeniem tego zestawu, Kobi mogło bez problemu poprawić wszystkie te błędy, które były w tym zestawie. Tak się nie stało. Więc tutaj no, jest taka ta łyżka, spora łyżka dziegciu w tym miodzie tutaj. Tu jeszcze, aha, poczekajcie, jeszcze chciałem tutaj nowe elementy. To, te koła nie są nowe, ale mi się wydaje, że po raz pierwszy zostały zastosowane w serii drugowojennej. No ale chyba na pewno nowe są te tutaj, zobaczcie, te błotniki, czy też nadkola. Bardzo fajne, bardzo fajne. Tutaj mamy troszeczkę inny, tutaj mamy taki zespół dwóch opon na takiej szerszej feldze. Wygląda to bardzo przyzwoicie i jeździ, tak? Więc tutaj funkcja na pewno jest spełniona. Jeszcze demonstracja tego. Nie wybaczylibyście mi, gdybym nie pokazał, że można właśnie teraz bez żadnych przeróbek, bo paka trzeba troszeczkę przerobić, a tutaj zobaczcie. Możemy sobie podłączyć go do Opla Blitz i sobie ciągnąć. Szkoda, że, no wiecie, to już byłoby dużo bardziej skomplikowane. Szkoda, że ten pierwszy wózek nie jest jakoś, wiecie, skrętny, bo wtedy zobaczcie, jak skręcamy, tu powstają takie skoki, ale to nic. W przypadku jazdy na wprost, no to zachowuje się idealnie. Teraz omówimy drugi taki element, malutki dodateczek wydawałoby się, ale według mnie, słuchajcie, jest to element, który ostatecznie ratuje w moich oczach ten zestaw i utrzymuje go na powierzchni. Jest to tak zwany Kommando Gerät 40, czyli tłumacząc z niemieckiego urządzenie dowodzenia. Był to zaawansowany dalmierz i wysokościomierz, a zarazem, słuchajcie, no można by powiedzieć komputer taki artyleryjski stosowany do automatycznego przekazywania, przede wszystkim do określania dokładnego położenia wrogich samolotów, w tym przypadku samolotów alianckich, do określenia ich położenia w przestrzeni oraz to urządzenie mogło automatycznie, elektrycznie przekazywać do informacje o położeniu do całej baterii flaków. Słuchajcie, zaraz Wam jeszcze przejdziemy do pulpitu i pokażę Wam, jak to wyglądało. Mamy tutaj klocek z nadrukiem. Bardzo fajne, mi się to podoba. Słuchajcie, wyjątkowo Kobi przeważnie robi rzeczy za duże, a wyjątkowo ten Kommando Gerät jest troszeczkę za mały, ale jest bardzo bliski skali, ponieważ właśnie on miał dziś rozpiętość tych tub optycznych, miał 4 metry, czyli zobaczcie, prawie prawidłowo, nie? Troszeczkę mogło być to pudło większe, ta podstawa troszeczkę większa. Fajnie, w prościutki sposób, ale uchwycili dokładnie wygląd tego urządzenia. I powiem jeszcze tylko, zobaczcie, pierwszy raz też widzimy, słuchajcie, nie mamy Tygrysa 2 jeszcze niestety w rękach naszych, ale mamy już jedno koło od Tygrysa 2, tak ono wygląda ślicznie, będzie się też nadawać do Tygrysów 1. Jesteśmy tutaj na moim pulpicie, gdzie chcę Wam pokazać dosłownie tylko parę rzeczy. Zobaczcie, tu jest taka jeszcze oryginalna grafika przedstawiająca zasady działania tego. Tu mamy ten nasz Kommando Gerät 40.
Był to, jeszcze nie wiem, czy o tym wspomniałem, stereoskopowy dalmierz i wysokościomierz, który pozwalał na dokładne określenie wrogich samolotów w przestrzeni, dokładnie gdzie one się skanują, i przekazanie w sposób elektryczny, przekazanie tej informacji do całej baterii dział przeciwlotniczych. Zobaczcie, tu mamy Geschütz 1, Geschütz 2, Geschütz to oczywiście działo, tak? W ogóle zachęcam Was do nauki języków i tak dalej, słuchajcie, bo to jest konieczność, tak? Zobaczcie, tak to było. Tutaj dowódca, czyli korzystając z tego urządzenia dowódczego, określał położenie wrogich samolotów. Ta informacja była, te nastawy wszystkie, bo był to też oczywiście taki prosty komputer artyleryjski, który uwzględniał wszystkie tam, miał takie tabele specjalne i uwzględniał różne aspekty, takie jak kierunek, prędkość lotu, położenie, nawet zdaje się już wtedy ruch ziemi, i wtedy to powodowało, że taka bateria flaków, słuchajcie, no była mordercza dla samolotów alianckich. Były taktyki omijania tego. Fajny film widziałem o tym. Natomiast to jest ogólnie to, tak? Bardzo fajny schemat, który można łatwo znaleźć, wpisując po prostu komando Gerät w Google. Fajnie, tu mamy generator prądu silnikowy. Tu jakaś skrzynka rozdzielcza. Bardzo fajnie jest to przedstawione. Bateria, dział flak 88. Tutaj mamy, zobaczcie, przedstawioną taką ilustrację modelu tego komando Gerät. Już tutaj widać, że to było dosyć spore urządzenie. A tutaj jeszcze, o, zobaczcie, podobnie to urządzenie, tutaj zobaczcie, i dwóch żołnierzy. Od razu widać, że całkiem nieźle ta skala została odwzorowana, bo tutaj oczywiście widać dużo więcej detali. No, czyż nie jest to, słuchajcie, taki aż pretekst do tego, żeby rozbudować nasze komando Gerät? Na koniec jeszcze tylko pokażę Wam autentyczne zdjęcie. To chyba było w ogóle jakieś szkolenie tutaj. Widać, ile osób tutaj to obsługiwało. Wspomnę tylko, że działało to na takiej zasadzie, że zobaczcie, w tej długiej rurze były oczywiście soczewki oraz takie lusterka, czyli były to takie dwa peryskopy. Dowódca tutaj, ten osoba, która to obsługiwała, musiała ustawić odpowiednio te, tam pewnie jakieś takie, widział tam celowniki takie, ustawić na celu. Wtedy położenie tych lusterek pozwalało na dokładne obliczenie, no słuchajcie, to jest matematyka, tak? Obliczenie dokładne położenia, bo te soczewki, te dwie soczewki po bokach, lewej i prawej, musiały de facto troszeczkę zezować, tak? O kilka tam milimetrów, czy nawet, żeby patrzeć na cel oddalony, i tak można było obliczyć położenie tego samolotu. Słuchajcie, coś niesamowitego. Tylko po prostu wgryzać się w tą wiedzę i niesamowitych rzeczy można się dowiedzieć. Podsumowując, zestaw ten na pewno polecam wszystkim fanom klockowych militariów i w szczególności II wojny światowej, ponieważ no, nie można przejść obojętnie obok tego zestawu, zwłaszcza, że dostajemy tutaj naprawdę sporo bardzo ciekawych i nowych elementów. Natomiast słuchajcie, no, są te minusy, które mnie bolą strasznie, tak? Czyli to, że Kobi po raz kolejny zastosowało elementy, które są nie do końca zgodne z ich własnym systemem, oraz że nie poprawili tych ewidentnych niedoskonałości w modelu armaty. Wózki, ok, jak najbardziej ok, to jest taka prosta konstrukcja. Rozumiem, że tutaj rygor też chcieli dosyć mało części, żeby ten zestaw nie popłynął za wysoko w cenie. Ok, wózki ok, komando Gerät, słuchajcie, wisienka na komando Gerät 40, wisienka na torcie, bez dwóch zdań. Dostajemy też ten świetny zaczep, który pasuje do zaczepu zastosowanego w Oplu. Kurczę, ta nowa główka i te błotniki, naprawdę, no i też masę tych takich podstawowych części, które na pewno nam się przydadzą w militariach. No więc tak, wszystko wychodzi, no, 7-8.
Tak. Chciałbym, żeby to była dycha. I właśnie to jest to, że ja nie wiem, ja mam bardzo wysokie wymagania wobec Kobi, dlatego że życzę im jak najlepiej, tak? My Polacy sobie poradzimy, tak? Weźmiemy jakąś tam taśmę klejącą, poprawimy zaczepy i tak dalej, to co możemy sobie, ale to ma być produkt eksportowy, tak? Mi się wydaje, że naprawdę może być ząg, tak? I ktoś powie, że to jest jakieś niedorobione. Jak mu zaczną się tam wyginać zaczepy i tak dalej. A to, że armata opada i tak dalej, i tak dalej. Okej, ale słuchajcie, pozostawiam wam was z tym wszystkim. Przemyślcie to sobie. Jeżeli nie kupiliście tego paka wcześniej, przepraszam, flaka wcześniej, no to jest pozycja absolutnie obowiązkowa. Jeśli kupiliście już flaka wcześniej, no to musicie sobie skalkulować, czy te tutaj dodatkowe części, czy ta nowa główka wam spełnią wasze oczekiwania. W tym wideo to już wszystko. Bardzo wam dziękuję za uwagę, za wytrzymanie do końca. Do zobaczenia już wkrótce, ponieważ niedługo będzie cały zalew materiałów, aż się boję. Cześć.